Witam wszystkich i zapraszam na kolejny odcinek XCOM. No i tak. Zastanawiałem się długo, co tu zrobić z tym. Z tą Nigerią i z tym atakiem terroru. No i powiem wam szczerze, że nie mam wyboru, w sensie mógłbym to olać i wtedy Nigeria wycofa się z rady, ale jeżeli mi się uda to zrobić, jakoś tam przejść tą misję, chociaż będzie to pewnie mega trudne, no to wtedy podejrzewam, że spadnie ten wskaźnik paniki w Nigerii i będę mógł poświęcić satelitę na jakieś inne, na przykład na Argentynę państwo. I to by było niezłe. Czyli mogę mieć duże korzyści z tego. Także spróbujmy. Dobra. Dwóch grenadierów będziemy mieli. Okej, to będzie tak. A jak ma remix? Czemu tu się pojawia remix? 71 ma celność. A, to nie miał 80, to nieźle. Może zamienimy. A, już wiem dlaczego remix ma granat. Bo ma dwa. Może to będzie strzelał. I ta... A temu mogę sobie zmienić trochę wyposażenie, nie, przyszedł do stosu, żeby był troszeczkę już... A nie, on jeszcze nie jest, dobra. Jeszcze jest szeregowcem, czy tam kapralem. Zmienimy sobie tutaj na... Patrzcie, mamy nowych dwóch Polaków. Zmieniłem sobie Malinowskiego. O, wygląda jak Malinowski. Malanowski. I co, weźmiemy granat? Bo ten... Pistolet laserowy. Ten ma rakietę i ten też pistolet laserowy. Ale zamiast granatu, skoro mam ich tak dużo, weźmiemy apteczkę jednak. No i dobra. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie, następna operacja odbędzie się na terytorium Nigerii. Mamy meldunek o aktywności obcych w gęsto zaludnionym centrum miasta. To już było. Centrala to Wielkie Niebo. Potwierdźcie przekazanie sygnału. Zespół uderzeniowy na pozycji w pobliżu miejsca zagrożenia. Czekam na potwierdzenie. Rozumiem, Wielkie Niebo. Uderzeniowy jeden dostał zielone światło. Waszym nadrzędnym celem jest ochrona tych cywili. Oj, czarno to widzę. Oczywiście zapiszę sobie. Dobra. Zaczynamy. Okej, spróbujemy podziałać wewnątrz i na zewnątrz. Wyjechać tutaj. Krystalidy. Ten okaz w niczym nie przypomina innych. Chyba mają. Co ty? Dobra, i zaczynamy już od grubej rury.
jest tu takie, o, miejsce. Dobrze. No, ładnie. No, nie zawiedźmy tutaj. Dobrze. Tu nie ma się za czym schować teraz. 68. Muszę podjechać tu. Teraz 75. Dobra. Dobra, załatwiony. Okej. Dobra, dobra, dobra. Tak, słyszymy. Dobra, tu są na górze jacyś. Sporo nawet ich. Wbijemy się tym tu. Poobczajamy tutaj. Było coś słychać. Na zewnątrz są też jacyś. Potem spróbujmy tu. No i Remix. Wjeżdżasz tutaj. Czyli pamiętam, jakichś chyba trzeba do nich podbiec, tak? Żeby się ewakuowali. Dwóch zabitych. Dobra, zapiszę sobie to. Znowu będę zapisywał co chwila. Okej. Dobra, muszę tutaj o bardzo uważać. Okej, muszę się też śpieszyć. Jedźmy najpierw tu. Dobra. Jeden uratowani. Aha, dobrze, dobrze. A gdzie on zobaczył? Tutaj dwóch, fuck. Dobrze. Ratujemy. Już wszystko gra, pryskaj stąd. Warte. Remixem się przestawimy tu. Też zrobimy wartę. To nie za wiele mówić. Mogę się spróbować wbić na dach. Na dachu to nic mi nie pomoże. Dobra, podjedziemy. Tak, na razie, powolnie, powolnie. O, proszę. Dobrze. I załatwione, ładnie. Sikają. Dobra. Było źle. Teraz nie widzi, muszę uważać. Muszę załatwić teraz tego. O jest, przepraszam. Tego floatera na 58. Ale chyba podjedziemy tu. Raz spróbujemy. A nie widzi go to tak. Bez sensu się ruszyłem.
uratuję tego. Ma dobrą pozycję, kurczę, ale... O, tu jest niezła też. No to... Szkoda to marnować na niego. Na razie... Teraz zrobimy wartę. To mi przeszkadza tu. Tym na razie też się nie ruszę. No. Okej, dobra, teraz sobie zapiszę. Trzech uratowanych. Trzech uratowanych, trzech zabitych. Malinowski. O, tu się wszystko lubię. Ruszam. Ten rzędz nie widzi. O, fuck. O, dobra. Ale zniszczył mi chyba... Słone, ale za to go dobrze widzę. Nawalamy. Pięknie. Dobra, my remiksem zrobimy przygwożdżenie. A tym podjedziemy tu. No i widzi tego. No i może te 77% to już całkiem nieźle. Dupa. No. Ten nie mam zmartę. Ruszył się. Pięknie! Pięknie, po prostu remix wymiata tutaj. Okej. Okay. Dobra. Podchodzimy dalej. Przepraszam, mylą mi się tu guziki. Podjedziemy tu. Kolejna osoba uratowana. Teraz tu się zbunkrujemy. No i tym muszę to uważać. Nie ma go tutaj. O, jest tam jakiś, kurczę. Co tu zrobić tym? Ma dobrą osłonę. Zrobimy tak. Nie wiem, w którym miejscu jest tamten gościu, ale czuję, że... Polski trochę jest w złej sytuacji. Stajmy go tu. Remix niech się schowa tu i se przeładuje. Na tym będziemy wartować. No i... O! Ach, pudło. Gdzie on podleci? Wart, dobrze. Dobrze. Okej. No i teraz... Może by jakoś tutaj skorzystać z granatów Remixa.
tutaj bym musiał podjechać. Nim chyba. Ale tu nie ma zasięgu. Spróbuję tu. O, pięknie. To jest niezła pozycja. Ten nie może. Nie wiem, czy jest sens. Tutaj. Ale ciekaw jestem, czy tu będzie widział. Dwóch mieć w tej sytuacji to było nieźle. Dobra, dajmy tu. Dobrze. 92%. O, załatwka. Nie? Wszystkie cele misji zrealizowane. Och, yes! No, powiem wam, że to... Nawet prosta była ta misja. Przefarciło mi się. Wzorowa robota. No i proszę. Szeregowy kuk. Celownik strzelania do rowów, żądanie dalej, teraz wszystkie. Zwykły strzał z broni głównej nie powoduje zakończenia, jeśli jest pierwszej akcji. Aha, czyli może się potem jeszcze ruszyć. Ja tutaj wolę to. Tak jak i u remixa. Okej. Okay. Sierżant. Umożliwia użycie apteczki 3 razy i to jest ekstra. Iluzjonista pozwala na użycie granatu w trakcie misji plus 2. Nie, to jest zdecydowanie lepsze. Kongo, zaraz go coś zmienię. Strzał w głowę. No, proszę. Mamy snajpera drugiego. Jeszcze szturmowca potrzebuje drugiego i będzie super. Panika zmniejszyła się o 3, Afryka zmniejszenie paniki, super. No i na razie rewelacja. Żołnierze na pewno chcą tam pójść i wyrównać rachunki. No ale tylko Argentynę będą musiał obstawiać satelitami. Chciałem tutaj zmienić. Tak, bo ksywka. Tutaj nie Kongo, tylko wsparcie. To będzie Wojtas. Tylko jaką ma ksywkę dokładnie, Wojtas Save? Chyba taką. A jak się pomyliłem, to sorry i poprawię oczywiście. Chyba tak. Po włosku będzie gadał. O, okej. Okej. Okay. To będzie spoko. Aż może mu tutaj zrobić. O. O, tak będzie wyglądał kozacko. Przepraszam. Bo zapominam, czym się obraca cały czas. Okay. Zmienię mu też włosy. Tam mu jakiś hełm. O kurde, tu jaki kozak. I będzie ten. Jeszcze zobaczę, jaki są.
Nie, ten z okularkami jest lepszy. Ten. Dobra. Zarost. A to już. Wąsiska chyba. Przy malowaniu tej twarzy to zaraz głupio wygląda. Więc mu nie damy. O, może mieć taki. Ten pierwszy mi się najbardziej podoba. Do takiego żołnierza wsparcia. Taki z czymś czerwonym byłby fajny. Taki alamedek. Różowy może. Ale cały czerwony to nie, bo to by głupie. Jak będzie zielony. Wyposażenie, no to takie jakie jest, jest ok. Czy ktoś tu jeszcze rysował? Nie. Ok. Dobra, i tuż sobie zapiszę. I zaraz zobaczymy, co tutaj będziemy podawać dalej. Nasze najgorsze przeczucia mogły okazać się słuszne. Oni nie są tu tylko, żeby porywać. Tu potrzebuję generator. Coś innego. Pieniądze potrzebuję. Czyli potrzebuję sprzedać. Coś sprzedać. Tu dość brak poszukiwacza. Kawałki broni chyba mi się przydadzą. Sprzedaj, sprzedajmy złotych dzielca. 10. To na pewno nie sprzedam. Stopy metali obcych. To chyba też będzie potrzebne. Kawałki broni. Dobra, to sprzedam. Z 5, bo tego mam dużo. I zwłoki sektoida. Tak, sprzedamy. Dobra, mam 73, to już chyba wystarczy. Generator zasilania. Tak, bo to mi jest potrzebne. To. Wytwarzają plus 20 mocy, ale należy budować je na szybach parowych. Czyli tu będą. Oj, 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 oj. Warsztat, technicy i moc brakuje. Dobra, nie mam wyboru, muszę zrobić to. Dobra. No i kasy, nic mi nie zostało. A co tu się produkuje? Rekombinacja meldu, dobrze. Za jeden dzień się skończy. Techniku, a jednego mi brakuje. Dobra. Gotowe, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że już nic tu się nie zrypie w tym miesiącu. Oho. Otwieram bezpieczne połączenie. Dwóch naukowców, dwóch techników. Do jednego z naszych kontaktów zgłosił się członek triady. Sam człowiek nas nie interesuje, ale podobno jego posiadanie to się jedyna w swoim rodzaju technologia. Musimy to sprawdzić. Kolejne szczegóły przyślemy do zebrania. Przyjaciele w potrzebie. To jest chyba misja z tego. Z dodatku, o ile się nie mylę. A, przepraszam, nie, tu chciałem zobaczyć. O Jezus Maria, ile ja tu widzę. No, jeżeli to potrwa na 2-3 dni i uda mi się ich, mogę spróbować tą misję zrobić. Ale... dobra. To się zbadało. Nowa instalacja. O, tutaj można konfigurować mechaniczne egzoszkielety cyberochronne MEC i ulepszać, korzystając z laboratorium cybernetyczne. W środku można wyrazić się jako warsztat. O, dobra, użyj opcji buduj instalację w dziale technicznym, aby postawić się na obiekt.
laboratorium genetyczne. Pozwala dokonywać modyfikacji genetycznych naszych żołnierzy. W przypadku przyznawania premii za sąsiedztwo obiekt ten liczy się jako laboratorium. Spoko. Szpik adaptacyjny. Modyfikacja genetyczna. Czas wycenia. O, dobre. 66%. Zdrowia krywa. Żołnierz uzyskuje 2 punkty zdrowia naturę aż do maksymalności. No, świetnie to jest. Postrzeganie głębi. Przewaga wysokości daje dodatkowo plus 500. No, dobra, to dla snajpera. Nadaktywne źrenice. Plus 10 do celności. Mhm. Po spudłowaniu. O kurde. Lecę biegu. Od uderzenia kinetycznego wydarzy, że ramienia metr pożywiający niszczy sąsiednika. Miotacz ognia. Mhm. Dobra. Ciężki laser. To będzie laser precyzyjny. To snajperze. To szybki. Materiał obcy. Kawałki broni. Dobra, zrobimy sobie to, co się szybko robi, ale chcę koniecznie ciężkie lasery. Żeby móc po prostu remiksem i... A szczególnie snajperami strzelać, bo... Czyli ciężkie lasery i precyzyjne lasery. No, ale tu widzę, że to jeszcze nie przeskoczyło. Tak. Chyba o jeden dzień przeskoczyło. Zapiszę teraz. Jakby to potrwała ta misja jeszcze do... 2 dni. O! Gotowe! Przekaźnik satelitarny gotowy. Ukończono budowę przekaźnika satelitarnego. Mogę coś budować. Tu warsztaty chcę. Dobra, to się nie zmieniło. A jak z czasem? A już jeszcze, mam jeszcze tę misję? Nie mam już. No to trudno. Następnym razem zrobimy tę misję. Zakończyła budowę obiektu warsztat. Dowódco, mamy nowy kontakt. Tym razem mamy kontakt. Trochę większe. Trochę większe. Nad USA, dobra. To tam, gdzie mam myśliwca. Wysyłamy kruka 3. Atakuje wroga. System stąd. No. O, proszę. Udało się zestrzelić nawet. No to jedziemy. Tylko... Dobrze, ale zaraz, czy... A, czy ten... Tamci się wyleczyli? O, wszyscy są zdrowi, dobrze. Dowódco, dziś rano przybyli nowi technicy. Ach, jest, ale dzisiaj się kręcę. Nie tu, tylko tu. Dobra, kogo ja będę chciał, kamera? Na pewno Wojtasa, na pewno Remixa. Weźmiemy sobie Kolosoma. Tak. Przepraszam.
Wybieram pistolet laserowy. Dobra. Grenadiera drugiego. Mamy jeszcze szturmowcę. Dobra. I sobie weźmiemy nasz standardowy temerkę, czyli z granatem. Z pistoletem laserowym. I z granatem. Na razie nie łapiemy tego przybysza. No i dobra, fajny skład, wydaje mi się. Dobra, zobaczmy, jak to pójdzie. W tym odcinku będą dwie misje. Skoro tak dobrze ta... A, ten terror poszedł. Dosyć szybko. Przygotujcie się do misji. Naszą SD będzie kontynentalna część Stanów Zjednoczonych. Naszą SD. Sztab, zgłoście się. Wielkie niebo dotarł do zewnętrznego markera. Zbliża się do miejsca katastrofy. Zespół uderzeniowy czeka na rozkazy. Potwierdzam, wielkie niebo. Uderzeniowy 1 ma zgodę na zaatakowanie obcych w miejscu katastrofy. Gdzie jest UFO teraz? Gdzie to UFO? To niby ma być duże UFO. Tu, tu nie, bo stąd przyszliśmy. To chyba gdzieś tu. No dobra. Kolos. Kolos gdzieś tutaj byśmy wleżeli w górę. Tak. To. Temerka. Wójtas. Na razie bezpiecznie, nie mam się co śpieszyć. Remiksa zbunkrujemy tu na środku. Czasem. No nie widzę, gdzie tu. A, on jest super szybki, dobrze. To będziemy tu. Pozycjonę konfermata. A nie chcę za bardzo się wysuwać. Co tam widać? Co tam widać? Nic, co nie widać. Nic. Dobra, i kolosem tutaj. Mam nadzieję, że będę miał dobrą pozycję, żeby walić z tej snajperki. Tu warte. Tu warte. Coś słyszę.
chyba tu. Lepiej tutaj. Tak, spróbuję. No, Wojtas, kurde, z tym zasięgiem dużym jest super. Warto by było zrobić coś takiego. Nie wiem, czy tu UFO nie jest. Ale najpierw podjedziemy do centrum. Może jednak tu. Najpierw tu. Tu jest UFO. Kurde. Z każdej strony źle. Dobra, tu się zbunkrujemy. Nie wiem, czy ten belt już mi się nie połączy. Już się przełączymy na snajperkę. No i liczę na ciebie. Skoczący. Tam jest gdzieś drugi melt, tak? Działa. Podejdźmy tu. Czy nadal nic. No i teraz tutaj jest... Muszę strasznie ich rozproszyć, to jest słabe. O, ale to jest dobra pozycja. To jest świetna pozycja. A kolosem sobie podbiegniemy tutaj. Albo tu. Zawsze coś tam będzie obstawiać. I teraz pani odbiega tutaj. Zapiszę. Oj. Bo nie chcę nią. Okej. Okej. Spróbujmy podbiec tutaj. Trochę się boję, że z tej strony coś się pojawi. Muszę uważać. Otas. Remixa. Damy wartę. I okej. Następna tura. Czy słychać? Jedźmy tutaj remixem. Włączymy ten melt. I wycofamy się tutaj. Bo nie tu. Bez przesady. Teraz Wojtas. Pojedziemy tutaj. Nic nie widać. I kolos tutaj. Niezła pozycja jest. Dobra. Są ci dwaj. Koło tych dwóch. O, proszę. Zobaczył, ale budło. Po tych dwóch głazów. Czy mógłbym tą rakietą tu pierdyknąć? Nie. Rzucić granatem? Też nie. Trudno, czyli musimy tak. Tu się podbijemy.
A TMR-em się wycofamy. To już takie mocno wysunięte jest. Wpadamy tutaj. O, i tutaj chyba jest UFO, tak. To jest UFO. Zobaczymy, co z tego będzie. Nie wiem, czy oni widzieli remixa. Tu jest za TMR-em lecą. Stawmy się nim tu. Na razie się nie podsuwam, dopóki nie załatwię tych dwóch dziadów. No i zobaczymy, co wykominasz. Powinni się pokazać. O, proszę. I... O, ale go! Siepnęło. O. Już nie żył. Teraz trochę zmienimy pozycję. Nie chcę za bardzo od remixa się oddalać, bo zaraz tu się pojawi ten drugi. Zostawmy tak. Tutaj będziemy flankować z tej strony. Kolosem na razie stoi, widzi to, widzi, co się dzieje, tylko ich zabija. Tu spowalnia. Cofamy się tak, tak? W kierunku UFO się cofamy. Dobra. Czy ten widzi? Widzi. Pięknie, no. I teraz to ja rozumiem. Na nich to nie ma co. Walimy z tego. No. Pięknie. I teraz zwiewamy. Kurde, to mnie niepokoi. Marta. Remixem. Taktyczne wycofanie się. Taktyczny odwrót, przepraszam. Pozycję. Nie, niech stoi, tak? Wojtas, jak się tu chowa. No, jest ten. O, jest, pojawił się. O, remix. O Jezu, pudło, pudło. Co to jest? I ten też pudło. No i na kogo się rzuci? Na remixa pewnie. I duszenie. Ale tu utracone, trudno. To sobie zapiszę.
93%. Dowalimy mnie. Rozwal go. Dobrze. Okej. Gdzie tam ci są? Zróbmy chyba. Nie, tu by się przydała ta laska właśnie. Nie, to zostajemy tak jak jest. Oni się zastanawiają. Tu się trochę przestawimy teraz. Aha. No. Nie widzi. Nie widzi. 43%. Cofajmy się tu. Warte remixem. Kurde, też nie mam gdzie. Tutaj, a to jest za daleko. A, remixa tu. Spokojnie, spokojnie. I tak meld straciłem, więc nie mam co się śpieszyć. Tu jest miejsce? O, tu jest. To Ramix nie będzie widział, bez sensu. Przyłączymy na pistolet, bo z tej strzelby to z daleka, to bez sensu strzelać. A tym pistoletem już mogę rozwalić sektoida. Mhm. No i proszę, tutaj ładnie. Jest połączone, więc dlatego. Teraz przeładujemy. Ją, ponieważ mogę, to sobie przeskoczę chyba tu. Spróbujemy. Teraz remixem. Pojedziemy tu. Robimy przegwożdżenie. Teraz Wojtasem spróbujemy go tutaj wykończyć. Pięknie. Do widzenia. Tylko teraz niestety nie mam żadnej warty, ale już. Remix na pewno przeładowuje. Temer. Też by się przydało przeładowanie. Tu siedzimy i tym kolosem wartuje. Co za ki diabeł? Dobra. Podjedziemy. Nie widać nic. Czasem. Dobra, w następnej turze. Jestem dobrze ustawiony. Mam tu się śpieszyć. No, słyszy, słyszy. Teraz temerem. Mógłby być taki szybki.
się zbunkrujemy. No i teraz, bo i teraz podejdziemy tutaj. Operujemy remixem podbijemy. Nie ma kredy. O, jest. O. Przywożdżenie. Co za typ. Dobra. Kolos, widzisz, widzisz. Proszę mi tutaj. Załatwić. No. Teraz to ja rozumiem. Takie akcje. Nie mam tu dobrego miejsca. Chyba się wycofamy. Tutaj też jest słabo, kurde. Na remix na razie niech stoi. Będziemy się wbijać temerem. Sorry. Tam jeszcze chyba ten został, ten energooszczędny. Tego co muszę złapać. To ja pewnie zresztą mam zapewnie odporność na senior komendant. Ja? Okej, ten jest sobie tutaj. Warte. Nie, nie z pistoletem, z shotgunem, z zawinkla. Tu czekamy, spokojnie, spokojnie. Przystawił go tutaj. To będzie lepsza pozycja. Tak? Remix. Obstawia tyły. Jeszcze się przesuniemy. Tutaj. Tak, żeby było widać tam wnętrze. Dobra, wbijamy się do środka. Co tu nie mogę? Tu jest coś.
Aha, do środka. Daj. On tam siedzi w tym, w tej sterowni, już się przypomniało. Taką dywersję. Otworzymy te drzwi, on się pojawi, potem postaram się wjechać na plery temerem. Kolosem trzeba podbić, żeby było widać dobrze. Na środek będzie widać tutaj. Tak, on nigdy nie wychodzi z tego pomieszczenia. Marta. Sobie. No dobra. No to chodzi. Musimy spróbować złapać jedną z tych istot przy pomocy miotacza łukowego. Gdy atakujemy standardowo, niewiele po nich zostaje. Komputer pokładowy obcych może okazać się niezwykle przydatny w naszych badaniach. Strzela? Postarajcie się dostarczyć go do bazy w stanie nienaruszonym. Dobra, zapiszę sobie to. Robimy standardowe przymrożenie. Temerem. Tak. I pięknie w plery tutaj. Zabijanie tych obcych nic nie daje. Nasi żołnierze powinni próbować ich złapać, a nie... Dobrze, dobrze, spokojnie. Okej. Misja udana. Remix będzie się kurował, ale... O, proszę. Mam następny awans. Porucznik. Wypłoszenie. Pozwala oddać strzał, który wypłoszy przeciwników za osłonę. Ma dużą szansę na trafienie, ale zadaje mniejsze wrażenie. Fajne. Pozwala na oddanie serii dwóch strzałów do pojedynczego celu. Każdy strzał ma karę minus 15 do celności. Dobra, wezmę to. A takie krystalidy się przyda. Które wyskoczą, blisko podjadą i tak będą miał 100% szansa trafienia. Okej. Okay. A teraz Wojtas. Reanimacja. Apteczki będą służyły na... krytycznie ranny, że przewracają 36%. Przymrożenie strzela samą przemietującą na to, że nie trzeba wydać. Jednego celu otrzymać to karę w 30%. To przymrożenie jest fajne, bo ograniczeniem celność. Oni niestety mają lepszą celność niż moi żołnierze. No to
krytycznie rannych żołnierzy. No dobra, weźmiemy chyba to. Okej. Okay. I kolos. Strzał unieszkodliwiający. Może nas najpierw wydanie strzału, który uszkodzi broń główną przeciwnika. Cel może naprawić broń, używając przeładowania. Taki strzał nie może nadać trafienia krytycznego, który potrzebny dwie. Skaner bojowy, który po orzuceniu otworzy dodatkowe źródło na dwie tury. Można go użyć tylko dwa razy w jednym momencie. To dla niego nie jest za dobre. To wolę to. Dobra. Medale. No, przyznam sobie, medale to już w następnej turze. Okej, słuchajcie, super poszedł dzisiaj odcinek. Naprawdę jestem teraz w niezłej sytuacji. Argentyna, do Argentyny chyba strzelimy sobie satelitę. Okej, i teraz chyba nawet mam po tej... Nie. Myślałem, że to nie była ta misja rady, po której bym miał technikę. Dobra. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia.